Oglądacie Dzień Dobry TVN. Jest nam bardzo miło powitać się na naszej kanapie bardzo dzielną dziewczynę, Natalia Marczak, youtuberka znana jako Noliv. Natalia jeszcze niedawno temu była znana swoim followersom jako Piotr, ale teraz dąży drogą ku kobiecości i ku zrozumieniu zjawiska, jakim jest tranzycja płciowa. Dwa tygodnie temu o tym wszystkim opowiedziała publicznie w internecie, bo chce zmienić nie tylko swoją płeć, ale także nastawienie ludzi do tego typu problemów. Dokładnie. Cześć, dzień dobry, bardzo dzień dobry. Nam miło, że jesteś z nami. Powiedz, jak twoja społeczność przyjęła właśnie taką informację o twojej tranzycji, czyli zmianie płci? Powiem tak, całkiem dobrze. Jeżeli mam tak podzielić procentowo, to tak 80% osób wspiera, a 20% osób nie rozumie albo zostawia sobie tą też furtkę na zrozumienie. Zdarzają się osoby, które w ogóle nie rozumieją, bo ja tak dzielę na takie trzy grupy tych ludzi, można powiedzieć. Mhm. Czyli tak właśnie, jedni, którzy rozumieją, drudzy, którzy nie rozumieją, ale starają się zrozumieć, bo nie miały nigdy takiej osoby w swoim środowisku, czy nie miały takiego problemu. Mhm. No i trzecie osoby, które no, nie chcą zrozumieć, ale każda osoba ma jakieś tam swoje racje i dopóki ktoś traktuje mnie jak normalną osobę i pogada sobie ze mną, no to po prostu lubię, jak ktoś wyraża sobie zdanie na mój temat poprzez rozmowę ze mną. Ci, co nie rozumieją, często myślą, że to jest jakaś zachcianka, że to jest jakiś taki pomysł, że pod wpływem środowiska to się robi. No przeróżne tutaj interpretacje płyną. Najczęściej, prawie zawsze tak jest, że tak naprawdę czujemy się już od samego początku, że urodziliśmy się nie w tym ciele, co trzeba. Dokładnie. Jaka była twoja historia? Kiedy poczułeś, że... W wieku 11 lat, to jest takie moje najwcześniejsze wspomnienie, jeżeli chodzi o to, że wychodziłam na dwór i stwierdziłam, no chyba fajnie by było dziewczyną, po prostu nie czuję się dobrze w swoim ciele. Mhm. I ta myśl po prostu narastała z dnia na dzień, coraz bardziej, aż do momentu, gdzie myślałam o tym 24 godziny na dobę. Mhm. No i to paraliżowało cały dzień dokładnie. No i wtedy stwierdziłam, że no, trzeba coś z tym zrobić i wtedy to wszystko wyszło. Ale dlaczego? Ale w sensie, bo tak, na początku może zacznę, bo nie wiem, czy rozumiem do końca dobrze pytanie. Dlaczego właśnie? Dlaczego to poczucie? W sensie... Właśnie to jest w ogóle ciężkie do opisania. No właśnie, bo jak to można opisać? Ja sama dokładnie nie wiem, jak to opisać. Po prostu w pewnym momencie to poczułam i tyle. I już nikomu nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba chyba to po prostu przeżyć. Bo ciężko jest w ogóle o tym powiedzieć, jak to jest i jak to się czuje. Po prostu no, nie cieszy cię nic związanego z twoją płcią. Nie masz jakichś tam zachcianek finansowych, czy jakichś tam pragnień takich, które chcesz zrealizować jako w tym przypadku ja, mężczyzna. Dlatego stwierdziłam, że po prostu bardziej mi się podoba być kobietą. I chyba też ten taki okres dorastania, prawda, w którym te nasze cechy płciowe stają się takie wyraźne. Kobietą rosną piersi, mężczyzną wszystko się powiększa, tak? Nabywamy tych cech płciowych. To chyba on jest właśnie najtrudniejszy dla osób transpłciowych, kiedy tak czujesz tą nieswoją płeć w sobie. Tak, dokładnie, bo jeżeli zaczniemy taką przemianę wcześniej, czyli właśnie tak przed 11 rokiem, jak te wszystkie cechy nie zdążą się wykształcić, no to ta droga może być całkiem prosta, taka prosta, w sensie o wiele łatwiejsza do przejścia, bo wszystkie te cechy się nie rozwiną, które powinny się rozwinąć. No jak ja mi się zaczęły rozwijać te wszystkie cechy, to starałem się z tym na początku walczyć, potem to zaakceptować, no bo na początku w ogóle było ciężko się przyznać, że mam taki problem. No i na przykład zacząłem chodzić na siłownię przez 2 lata, żeby zobaczyć, myślałem sobie, że może będzie tak, że odwidzi mi się to, no ale nie, to było cały czas takie puszujące doświadczenie. Jak wygląda proces zmiany? To tak, różnie to można do tego podejść, bo znam różne dziewczyny, to powiem na swoim przykładzie. Ja w lutym będę mieć operację twarzy całej, potem w maju będę mieć modelowanie ciała, czyli dodanie piersi, pupa i w ogóle kształty wszystkie. I dalej można zrobić na przykład operację głosu, co też będę chciała zrobić. Jesteś youtuberką, na tym się zarabia, to jest twoja praca właściwie. Nie bałaś się powiedzieć o tym wszystkim, że stracisz właśnie followersów, że no, będziesz musiała robić coś innego? Nie, tak podchodziłam do tego, że no, jak się coś stanie, no to trudno. Najważniejsze, żeby być szczęśliwą osobą. Ale ludzie to dobrze przyjęli, także musiał nastać ten moment, bo jak powiedziałam, w lutym mam operację twarzy, no to wszyscy by się już i tak dowiedzieli z czasem. Szczególnie, że teraz na przykład doszły te włosy i tak dalej, jak chodzę w masażce, to i tak ludzie nie poznają za bardzo. I wystarczy, że ktoś by zrobił zdjęcie z przyczajki, jak idziemy gdzieś z Sandrą i tak by się wydało, więc wolałam sama tam powiedzieć wszystkim. Ukrywanie tego dłuższe byłoby męczarnią? Byłoby, bo już było męczarnią, bo od lutego jestem na tabletkach hormonalnych tego roku. No i one mają takie cechy, że całe ciało się zmienia, na przykład rosną też piersi i były takie sytuacje, gdzie było obowiązywanie albo
taśmą albo jakimś bandażem uciskowym, żeby nie było tego widać przy wyjściu na dwór. Także były różnego rodzaju problemy. Gratulujemy. Niesamowicie odwagi. Tak. Niesamowicie trudna, bolesna też droga i nikt tego nie robi jako zachciankę, właśnie widać. To jest dokładnie twój przykład. Jest szczególnie, że te operacje wymaga też wiele poświęcenia. Tak, ból. Jasne, tak. Są bolesne, wiadomo. Nie można mówić, że to nie będzie boleć, bo jednak to jest bardzo duży szereg operacji. Na przykład na samą twarz to jest 9 zabiegów. Mhm. I no, trzeba po prostu przebadać. Nie mówiąc o pieniądzach, bo to jest prawie 500 000 złotych. No tak, około 400 tysięcy no, do 500 000. Zależy też od zakresu tych operacji, jakie się chce zrobić, bo na przykład można zrobić po prostu samą zmianę narządów płciowych i teoretycznie to wtedy wyszło 100 tysięcy, no ale to jak chce. No tak, ale to jest taka najważniejsza walka o to, kim się jest, prawda? Dokładnie. Najgłębiej w sobie. Natalia, bardzo ci dziękujemy. Że i dziękujemy, że mówisz o tym tak głośno i otwarcie. Jasne. Oswajasz nas wszystkich właśnie. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich tam.